Rok temu i dwa lata temu nagrałem materiały pod tytułem Najlepszy laptop do 1000 zł. Wasz odzew jak zawsze był mega duży i mega pozytywny. No i od jakiegoś czasu pytacie mnie, jaki jest najlepszy laptop do 1000 zł w roku 2020? Oczywiście w tym materiale mowa będzie o laptopach używanych. Nie ma szans, żeby kupić dobrego, nowego laptopa za 1000 zł. To jest po prostu niemożliwe. Tutaj wybrałem dwóch kandydatów, którzy w tej cenie znacząco świecą. Jest to Dell E7470 oraz ThinkPad T460. I co fajne, zawsze pod tymi filmami znajdują się również Wasze propozycje laptopów do 1000 zł. Tak więc jeżeli ktoś z Was ma jakieś propozycje, które mogą pomóc innym, dajcie znać w komentarzach. Generalnie te laptopy idealnie nadają się do biurowej pracy, nauki, przeglądania neta, a nawet gdyby ktoś z Was chciał na tych laptopach w przerwach sobie pograć, to też da się to zrobić. Oczywiście nie liczcie na to, że zagracie na tych laptopach w Red Dead Redemption 2 czy inne tytuły AAA, ale prostsze gierki chodzą bez najmniejszego problemu. Oczywiście jak widzicie tutaj te laptopy kosztują w okolicach 1000 zł. Te ceny oczywiście mogą się różnić, jako że jest to rynek sprzętów używanych. Jednakże ten film był możliwy ku uprzejmości firmy PDF Element, którzy sponsorowali już film rok temu, dlatego w trakcie tego filmu będzie wstawka poświęcona ich produktowi. Ale pogadajmy najpierw o laptopach. Jak widzicie, mamy tutaj dwa sprzęty, Della oraz Lenovo, i może część z Was być zaskoczona, że wybrałem tutaj również Della. Moi drodzy, plan był nawet jeszcze inny. Planowałem kupić tylko i wyłącznie Della. Niestety zostałem oszukany. Tak, moi drodzy, niestety tego typu rzeczy się zdarzają. Jednakże w moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że dostałem sprzęt lepszy niż miałem dostać. Co? Dlatego postanowiłem również do tego testu dokupić ThinkPada, bo uznałem, że to będzie bardziej fair. Otóż tak się składa, że mój Dell jest wyposażony dodatkowo w dedykowaną kartę graficzną Radeon 360M. No i problem polega na tym, że Dele w tej konfiguracji z kartą dedykowaną chodzą po około 1500 zł. W pierwszej kolejności pomyślałem, że hej, mogę przecież wyłączyć dedykowaną kartę graficzną, no i przeprowadzić testy. Okazuje się jednak, że nie dość, że chłodzenie w tej jednostce jest lepsze, tak żeby odprowadzać więcej ciepła, to jeszcze na domiar złego drugi slot na pamięć RAM z jakiegoś powodu nie istnieje, więc nici z dual channel. Tak więc dokupiłem jeszcze ThinkPada, no a jako, że mam również Della z dedykiem, no to sprawdzimy, jak ten Dell działa na dedykowanej i na Integrze. Na tej dedykowanej nie działa najlepiej, taki spoiler. Ogólnie te dwa laptopy mają praktycznie identyczną specyfikację i różnią się tylko szczegółami. Mamy tutaj na pokładzie i5 6200U niskonapięciową, 8 GB RAMu, ThinkPad posiada akurat pamięć DDR3, mamy tutaj na pokładzie Integrę HD 520, matrycę 14 cali Full HD, jednakże ta w Dellu w moim odczuciu ma zdecydowanie lepsze kąty widzenia i kolory. Każdy z laptopów ma 3 sztuki USB 3.0, HDMI, czytnik kart SD, smart card oraz Ethernet. Dodatkowo ThinkPad ma czytnik linii papilarnych oraz mini DisplayPort. Dell dla odróżnienia posiada złącze VGA. No i oczywiście tego dedyka, którego wspomniałem wcześniej. Fajną sprawą jest to, że w tych laptopach znajduje się specjalne złącze, które umożliwia nam podłączyć te laptopy do stacji dokującej. Jest to super rozwiązanie, ponieważ jeżeli używamy naszego laptopa mobilnie, możemy mieć taką stację w domu, rzucamy sobie laptopa na taką stację, mamy od razu podłączony nasz zewnętrzny monitor, klawiaturę, myszkę, głośniki i co tam jeszcze dusza zapragnie. Bardzo fajne rozwiązanie. Każdy z laptopów posiada wygodną, podświetlaną klawiaturę. W moim odczuciu ta w Dellu jest troszeczkę fajniejsza, bo ma bardziej wyraźny klik. Natomiast ta w ThinkPadzie ma większy skok, więc w zależności od tego, co kto preferuje, taka klawiatura będzie Wam bardziej pasować. Co zaskakujące, w obydwóch laptopach znajdziemy TrackPoint, czyli urządzenie, którym możemy poruszać kursorem. Dwa laptopy również posiadają touchpad, jednakże w moim odczuciu ten w ThinkPadzie jest nieco lepszy niż ten w Dellu. Co dla mnie jednak bardzo ważne w przypadku polecania jakiegokolwiek sprzętu komukolwiek, jest tak zwany
zwany service friendly. Tak się akurat składa, że obydwa z tych laptopów można bez najmniejszego problemu rozebrać. Dostęp do części jest mega prosty. Możemy w tych laptopach wymienić RAM. W przypadku ThinkPada możemy wrzucić nawet dwie kości RAMu. Mamy dostęp do dysku. Możemy tutaj do tych laptopów również załadować dysk M2 NVMe, bo od szóstej generacji Intela są one wspierane. Tak więc tutaj jest sporo możliwości rozbudowy w przypadku tych obydwóch laptopów. Tylko tak jak mówię, w przypadku mojego egzemplarza Della nie ma tutaj drugiego slotu na RAM, a powinien być. W codziennym użytkowaniu te laptopy sprawdzają się naprawdę wyśmienicie. Bez problemu jesteśmy w stanie uruchomić tutaj nawet filmy z YouTube'a w 4K. Możemy mieć na otwierane sporo stron internetowych ciężkich, takich jak Facebook, oczywiście portale. Wszystko działa to bez najmniejszego problemu. Analogicznie jakaś praca biurowa będzie przyjemnością do wykonania. W przypadku montowania filmów, no tutaj jest nieco gorzej. Możemy liczyć tutaj na montowanie filmów w 1080p, jednakże 4K nawet na płatnej wersji DaVinci Resolve Studio, która jest troszeczkę szybsza, no ciężko. Jeżeli ktoś z Was chciałby używać któregoś z tych laptopów głównie do edycji 4K, to nie będzie to najlepszy wybór. Jednakże lepszym wyborem może okazać się produkt naszego dzisiejszego partnera. PDF Element to program, który może pomóc w pracy biurowej czy nauce. W wersji 7 został znacznie zmieniony interfejs, aby prościej korzystało się z programu. Dzięki niemu możemy szybko edytować PDF-y, które wcześniej nie zostały do tego przeznaczone. Jest to dość zaawansowana technika rozpoznawania tekstu, tak aby można było szybko wyszukiwać i edytować tekst, nawet w PDF-ach, które bazują na zdjęciach. Co fajne i użyteczne, możemy potem taki PDF zapisać w innym formacie, który nadaje się do edycji, na przykład takiego formatu z Worda. Możemy także rysować chmurki, strzałki, opisywać nasz dokument tak, aby był bardziej czytelny. No i jako wisienkę na torcie możemy także zaszyfrować nasz dokument tak, aby nikt niepożądany do niego się nie dostał. Jeśli jesteś zainteresowany, sprawdź linki w opisie. Jest dostępna wersja na Windows, macOS, a także na telefony. Co do wydajności w Cinebenchu R15, tutaj minimalną przewagę nad ThinkPadem ma Dell. Analogiczna sytuacja jest w przypadku Cinebencha R20. Tutaj te różnice, przypuszczam, wynikają z tego, że Dell ma nieco wyżej taktowane pamięci, jako że jest to DDR4. Tutaj sytuacja mogłaby się obrócić, gdyby dołożyć drugą kość pamięci do ThinkPada, wtedy dual channel. Oczywiście jesteśmy w stanie odzyskać troszeczkę mocy procesora. No i również w przypadku gier będzie to wyglądać lepiej, gdyby ktoś z Was miał konfigurację dual channel. No jednak w tej cenie do tysiaka mamy co mamy. Co mnie natomiast bardzo cieszy w przypadku tych dwóch laptopów, to ich kultura pracy. Są one naprawdę rewelacyjnie ciche. I Dell, i ThinkPad są naprawdę bardzo ciche. Oczywiście ThinkPad troszeczkę szybciej włącza wentylatory, jednakże obydwa procesory trzymały się bez problemu na 2,7 GHz podczas obciążania Cinebenchem R20, co w sumie w ich przypadku troszeczkę zajmuje, więc jest to, myślę, bardzo dobra wiadomość. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to w przypadku Della ja byłem w stanie uzyskać czas pracy około 4 do 5 godzin. Myślę, że tutaj ta dedykowana karta graficzna troszeczkę tej energii nam zabiera. W przypadku ThinkPada, który posiada, uwaga, dwie baterie, jedną zewnętrzną i jedną wbudowaną, było to, mam wrażenie, około 5 do 6 godzin, czyli troszeczkę więcej. A teraz przejdźmy do gier. Tutaj odpaliłem Wam League of Legends na ustawieniach średnich. Dokładnie w tym samym miejscu, jak widzicie, dzieje się dokładnie to samo. Tutaj Dell używa teraz swojej dedykowanej karty graficznej. Jak widzicie, tutaj mamy poziom klatek na poziomie 88. W przypadku tutaj Integry ThinkPada możemy liczyć tutaj na 56 FPS-ów. W tym Dellu wyłączę dedykowaną kartę graficzną i zobaczymy, czy wyniki będą takie same. No i tutaj mamy naszego Radeona i go wyłączam. Tak. Tutaj na ThinkPadzie mamy około 50-57 FPS-ów. Tutaj na Dellu mamy 59-60. Okej, jest tutaj zasadniczo różnica na poziomie kilku klatek, dosłownie 3-4 różnice FPS-ów. Okej, i tutaj sobie stoi Minecraft w tym samym miejscu, zaraz go uruchomię na Dellu. Mamy tutaj okolice 59-58 klatek, chwilę już tak sobie stoję tutaj w miejscu. Okej, i tutaj znowu na Dellu mamy powtórkę z sytuacji. Jest troszeczkę szybciej, mimo że używamy, jak widzicie, zintegrowanej karty graficznej. Nie ma możliwości wybrać tutaj dedyka. Mamy tutaj 76-75 klatek, a też
stoję dokładnie w tym samym miejscu, na tych samych ustawieniach graficznych, więc szybsza pamięć, no jak widzicie, też mamy zdecydowanie więcej FPS-u, tutaj 75-72 FPS-y. To jest całkiem spoko. Sprawdziłem również w Counter-Strike'u Global Offensive. Tutaj Integra od Dell'a ma nieco przewagi nad kartą dedykowaną, co jest trochę zaskakujące, ale ten dedyk w ogóle dziwnie się zachowuje. No i tutaj Integra od ThinkPada troszeczkę gorzej. W przypadku World of Warcraft wszystkie karty graficzne zachowują się dokładnie w ten sam sposób. Ta wersja WoWa nie jest zbyt zoptymalizowana. Gdyby ktoś z Was chciał pograć w Wieśka, no nie bardzo się da pograć w Wieśkę na tego typu laptopach. Tutaj rzeczywiście widać, że ta karta dedykowana jest kapkę mocniejsza od Integry, no ale nie jest to taki przeskok, żeby dało się grać. To samo jest w miejscu graficznym. W przypadku Overwatcha tutaj dedykowana karta wyraźnie zyskuje nad zintegrowaną, jednakże no, nie jest to liczba klatek, w której powiedziałbym, że da się komfortowo grać w Overwatcha, więc to też raczej odpada. Podsumowując, są to bardzo fajne laptopy, myślę, w tej cenie, głównie tak jak mówiłem, do pracy i przeglądania internetu. I jako że są to laptopy biznesowe, zostały one zbudowane solidnie, bo często te laptopy pochodzą z jakichś dużych firm, które wyprzedają masowo swoje komputery, wymieniają na nowsze modele. Tutaj też myślę, na przykładzie tego, że miałem tego Dell'a z dedykowaną kartą, myślę, dopłacać 500 zł za dedykowaną kartę graficzną, która no niewiele nam daje, moim zdaniem totalna strata kasy, więc raczej trzymałbym się tej wersji za tysiaka z Integrą. To samo w przypadku ThinkPada, więc mówię. Mamy tutaj dwa laptopy, każdy z nich ma swoje zalety, przykładowo Dell ma fajniejszy ekran, czy szybsze pamięci DDR4, natomiast można też wyjść z drugiej strony, że ThinkPad dłużej trzyma na baterii, czy zakup pamięci DDR3 też będzie zdecydowanie tańszy niż pamięci DDR4. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten materiał był dla Was pomocny i że troszeczkę ułatwiłem Wam wybór. W moim odczuciu, niezależnie od tego, czy wybierzecie Dell'a czy ThinkPada, powinniście być raczej ogólnie zadowoleni z tego, jak te laptopy się sprawują, bo tak jak mówiłem, są raczej dość solidne i pancerne, plus można je ulepszać. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy, jeżeli macie jakieś swoje własne propozycje co do innych laptopów w tej cenie. Wiem, że pod poprzednimi filmami to dla niektórych również było bardzo pomocne. Myślę, mnogość opcji jak najbardziej na plus. Jeżeli filmik Wam się podobał, to pamiętajcie, żeby zobaczyć jeszcze moje inne filmy. No i co? Nie pozostało mi nic innego, jak życzyć Wam udanego polowania na laptopy. Trzymajcie się. Bajos.